Dzień dobry, Krystian Kratiuk, to jest komentarz PCH24 TV. Drodzy Państwo, 5 stycznia 2022 roku konto na Facebooku straciła Konfederacja. To jest ta partia polityczna w Polsce, która inaczej niż pozostałe partie wypowiada się o reżimie sanitarnym wprowadzanym przez rządy na całym świecie i o tym, co planował zrobić rząd PiSu w Polsce. Ta data 5 stycznia jest bardzo bliska dacie 6 stycznia, ale nie chodzi mi tutaj o e, objawienie pańskie, o uroczystość zwaną trzech, e, Trzema Królami w Kościele Katolickim, ale o to, co wydarzyło się 6 stycznia w Waszyngtonie rok temu, a tam właśnie doszło do takich masowych protestów, pamiętają Państwo Zwolenników Donalda Trumpa, po których to protestach Facebook i Twitter usunął konto Donalda Trumpa. Zastanawiam się zatem, czy nie jest tak, że na początku każdego roku kalendarzowego, w drugiej dekadzie XXI wieku, czy w trzeciej dekadzie XXI wieku, Facebooki i Twittery, i różne rozmaite inne przedstawicielstwa, big tech i big data, nie mają jakiejś jakiegoś pomysłu na to, żeby aktualizować sobie bazę wirusów, albo aktualizować sobie bazę poglądów niepożądanych w przestrzeni publicznej. Facebook, Twitter i tego typu portale społecznościowe są dzisiaj jednymi z głównych przekaźników informacji, jednymi z głównych przekaźników poglądów i opinii w sferze publicznej. I one same decydują o tym, kto może w nich być, a kto nie. Nie powinni być państwo zaskoczeni. Że skoro YouTube banował PH24, co prawda na tydzień, ale zawsze, że skoro Facebook i Twitter um, usunęli konta prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo wtedy jeszcze był prezydentem Stanów Zjednoczonych Donald Trump, um, a teraz jest już byłym prezydentem i nie może mieć konta na tych portalach, to że dopadło to też polskich polityków. Polscy politycy niech się zajmą sobą, ja się nimi za zajmować nie zamierzam, ale zamierzam Państwu przypomnieć tylko to, że na PCH24, tego typu rozwiązania w Polsce przewidywaliśmy. Co więcej, przygotowaliśmy dla Państwa film pod tytułem 1984 Totalitaryzm 2.0. Film bardzo popularny w internecie. Już 250 tysięcy ludzi, ćwierć miliona widzów zobaczyło ten dokument. To film, który przewiduje właśnie, co się wydarzy. Za chwilę, już nie tylko 5 stycznia 2022 roku, ale i w kolejnych dniach. To się już dzieje, Konfederacja padła tego ofiarą, a Państwo, jeżeli jest wśród Państwa ktoś, kto jakimś cudem jeszcze tego filmu nie widział, muszą ten film zobaczyć. Link do tego filmu na naszym kanale, w tym w opisie tego filmu. Rok 1984 totalitaryzm 2.0. Produkcja pch24pl. W filmie występują m.in. Witold Gadowski, Łukasz Karpiel, Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Karoń, Mateusz Ochman. Naprawdę warto ten film zobaczyć, rozpowszechniać, udostępniać, lajkować, szerować, dopóki i tego filmu nie usunięto z internetu.